WordCamp jest pierwszy, natomiast byłem na WordUpie bodajże 3 czy 4 lata temu, na takim malutkim spotkaniu gdzieś tam w okolicach Nowy Świat, czy jakoś tak. Mówiłem o tym, dlaczego SEO nie lubi WordPressa, ale może też sam temat ma konotację negatywną, ale też przedstawiłem trochę informacji, jak sobie z tym radzić i na jakie elementy zwrócić uwagę przy WordPressie, zresztą nie tylko przy WordPressie, ale innych skryptach. Natomiast generalnie opowiedziałem również o stronach w sumie prawników, na jakie elementy zwracać uwagę, dlaczego wydajność jest ważna, dlaczego nie należy, czy też należy zwracać uwagę na skórki, które się kupuje gotowe, że nie zawsze one są dobre, mocno obciążają serwer i właśnie trzeba do tego kupić mocny serwer, żeby ten WordPress działał szybko, wydajnie, żeby dobrze się indeksował, no i żeby to wszystko ładnie rankowało w Google. Fajna atmosfera barcampowa, można spotkać znajomych, nawiązać nowe relacje biznesowe, troszeczkę się pośmiać, no to jest kwestia zawsze jak ktoś występuje, opowiedzieć jakiś taki nietrafny dowcip i nie wiadomo czy to suchar, podlać wodą, ale ogólnie atmosfera, jak to mówią, spoko. Znaczy, trudno powiedzieć, czy to jest tylko dla WordPressowców, tak? No, generalnie zajmujecie się, czy też zajmujemy się WordPressami w głównej mierze, no bo rynek to jest 63 czy 67% WordPressa. W związku z tym no, ten WordPress jest wszędzie popularny i na bazie WordPressa można zbudować wiele stron łatwo, szybko i przyjemnie. Tym bardziej, że jest on w sumie można powiedzieć na tyle idiotoodporny, że każdy powinien sobie z nim poradzić, nawet ja. W związku z tym no, ta impreza jest dla każdego. Kwestia tematyki doboru jest na tyle szerokie spektrum, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy to właśnie o literkach, o copywritingu, o SEO, o WCAG, o kodowaniu, tak, więc no, wszelkiego rodzaju informacje. Spektrum jest szerokie, więc warto zawsze się coś znajdzie dla siebie. Dla mnie najistotniejsze jest szybkość i wydajność serwera, ze względu na to, że no WordPress lubi dociążyć serwer w trakcie ruchu, jeżeli tego ruchu jest dużo, w związku z tym na takie elementy jak szybkość odpowiedzi, to znaczy czas odpowiedzi, prędkość, wydajność ładowania się serwisu internetowego i to, w jaki sposób on się indeksuje, no jest to dla mnie niezwykle istotne jako dla SEO-wca, w związku z tym no, wydajność serwera jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważna. Mogę posok? Sok będzie po wywiadzie. Jedyny słuszny, napój energetyczny.